Siemaneczko! Witajcie, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować moje dwa nowe nabytki. To jest Livistonia chinensis, prawdopodobnie, bo Livistona okrągłolistna. Bardzo ładna palemka. Bardzo też fajnie rośnie, z tego co widzę. Już wypuszcza dwa nowe liście. Obok Hamerops humilis, czyli nasza europejska karłatka. Z dwoma takimi pnioczkami, zobaczcie sobie. Dwa już ma. Także dwie fajne nowe palmy. Z tego co przeczytałem o Livistonie, ona lekkie przymrozki wytrzymuje, więc może się całkiem fajnie nadawać, tak żeby ją na lato wystawiać na dwór, a później na zimę ją chować. Jest taka, no, tropikalnie wyglądająca palemka. Ale o palmach to by było na tyle. Dzisiaj będzie sianie. Duża dawka siania różnych nasionek. Też chciałem powiedzieć, że metoda woreczkowa się sprawdza. O, i złapię tylko ostrość, zobaczcie. Agawy kiełkują. Tutaj agawa striata. Wcześniej jeszcze parę dni temu wykiełkowała mi agawa Schiedigera. Także do agaw to się nadaje dobrze. Czekam jeszcze na bananki, na inne gatunki agaw. A dzisiaj wysiejemy sobie rącznika. Zielonego, rącznika czerwonego, trawę cytrynową, cebulę, pora, jednego letniego, jednego późnego. Mam tutaj też tą gigantyczną cebulę, właśnie do kilograma dorastające. Właśnie te cebule są. I jeszcze oprócz tego papryki, zebrane przeze mnie nasiona z zeszłego roku, z tego roku. Z owoców różne gatunki papryk, łącznie 8. Wszystkie to są słodkie odmiany, o podłużnych owocach, o owocach typu blok. Na pewno o nich jeszcze wspomnę na jakimś osobnym filmiku. Oczywiście przesadzę tę agawę do osobnej doniczki, bo skoro już puści jakiełek, trzeba ją z ciemnego miejsca zabrać, żeby nie wyciągnęła się zbytnio. Dosieję jeszcze sobie granatów. Bo po prostu tamte siewki coś mi zaczęły padać. Myślę, wydaje, że to jest związane z ziemią. Tam troszeczkę się grzyby rozwinęły i posieję je teraz po prostu do ziemi kokosowej, tak żeby one miały dość jałowe podłoże. Jeszcze chcę posiać bakłażany. Mam taki miks odmian. I trzy gatunki jeszcze. Już znane bakłażana. Jeden to jest czerwony bakłażan, drugi to jest, są dwie odmiany włoskie. Także zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No i jeszcze agawę jedną, bo mi przyszły nasionka. Agawę attenuate, zwaną też kocim ogonem. Naprawdę bardzo ładna agawa. Zobaczcie sobie koniecznie w internecie, jak dorosła roślina wygląda. W tym roku widziałem, właśnie będąc na wycieczce zagranicznej, i po prostu roślina robi masakryczne wrażenie. Te takie nasiona warzyw typu cebula wysieję właśnie do takich pojemników plastikowych. Oczywiście taka mniej więcej warstwa ziemi. Na to następnie wysypię nasiona i kolejną warstwą ziemi przykryję. Co odnośnie nasion właśnie rącznika, to wysieję go do takich pojemników tego typu. Oczywiście też do tego rantu mniej więcej nasypane będzie ziemi. Później te nasionka będą w głąb wsadzone i są o tyle fajne, że mam kilka takich i mogę je sobie jako mini szklarenki takie właśnie stosować, że jeden na drugi składam. Wtedy te roślinki fajnie rosną, mają dużą wilgotność powietrza i wszystko to dobrze funkcjonuje. Odnośnie papryk, również je wsadzę do takich pojemników. Podzielę to wszystko na części. Na koniec Wam jeszcze pokażę, jak to wszystko razem wygląda posiane. No i tak, co do agaw, to też będę je siać tą metodą woreczkową, bo ona się sprawdza. Te właśnie agawę attenuate również posieję do woreczka. Już mam naszykowany, podpisany po agawie Schiedigera, żeby nie marnować, ten sam wykorzystać woreczek. Oczywiście do ziemi kokosowej. No to co? Jedziemy z koksem, bierzemy się za robotę. No i w ten właśnie sposób mamy przygotowane już
doniczki do wysiania. Teraz tutaj płaską warstwą wysiewamy nasioneczka. Tutaj będzie posiana papryka. Tutaj będą posiane cebule i pory. Tutaj bakłażany. I numerkami sobie 1, 2, 3, 4. Opiszę tak, żeby nie pomylić. Na każdym opakowaniu od bakłażana napiszę też ten numerek, żeby to się nie pomerdało. I w ten właśnie sposób nie pomylę, jaka odmiana pod jakim, w jakiej komórce rosła. Tak samo ma się sytuacja do cebuli, z tym, że tutaj podpiszę już całą nazwą, bo mam więcej miejsca. Agawa attenuata już jest wysiana. Teraz też pokażę Wam, jak przesadzałem z tych woreczków jedną z agaw, która wcześniej mi wykiełkowała. Siemanko, mamy sukces. Są pierwsze wschody nasion w metodzie woreczkowej. Nie wiem, czy to widać. O, widać kiełek. Trzy wschody, czyli 100% skuteczność. Agawa Schillingera, inaczej filifera. Także jak na razie coś tam zeszło, także metoda jest skuteczna. Czekamy na następne. Skoro wykiełkowały nam już nasionka, czas teraz na zasianie agawy Schillingera. Siejemy do mieszanki piasku i ziemi. Tak oto wyglądają siewki, które wykiełkowały nam z nasion. Teraz delikatnie taką siewkę przeniesiemy na powierzchnię ziemi. Teraz przysypiemy tą ziemią kokosową i podlejemy. I tak ze wszystkimi nasionami agaw właśnie postąpię. I w ten właśnie sposób przeniesiona do ziemi agawa może sobie spokojnie rosnąć. Więc teraz, jak już mamy ziemię w doniczkach, możemy przejść do siania. No i roślinki są posiane. Wszystko się znajduje w ziemi. Także tylko czekać na wschody. Trzymajcie się ciepło. Hej!